już końcówka lata, a my wciąż podążamy szlakiem Wisły. Niezmiennie zachwycając się jej pięknem, ale też martwiąc, że śmieci to piękno zabijają, także dosłownie. Ostatnia tragedia na Odrze uświadomiła nam, że podobna katastrofa może zdarzyć się także na Wiśle, jeśli wciąż będziemy naszą największą rzekę zaśmiecać i zatruwać. Wiślana Odyseja w sierpniu dotarła z Grudziądza do Tczewa, na skraj przepięknego obszaru Natura 2000 Dolina Wisły. Podróżnik Dominik Dobrowolski przekroczył już 1000 kilometr swojej trasy, pokonując kolejne kilometry na rowerze, ale i na rolkach, które jak się okazało doskonale sprawdzają się na coraz lepszych nadwiślańskich rowerowych ścieżkach. Cały czas sprzątamy, ale i słuchamy napotkanych przyjaciół, którzy nas przekonują, że zaangażowanie, aktywność społeczna, troska o lokalne ojczyzny to szansa na skuteczną ochronę środowiska. Przynajmniej 3-4 razy do roku takie duże sprzątania, gdzie rzeczywiście zbiera się spora liczba osób i mamy duży transport, żeby te śmieci wywieźć. Tak? Ekologia jest w tej chwili tak ważna i nasze miejsce na ziemi to jest nasz dom. Tak? I myślę, że tak jak w domu sprzątamy, tak powinniśmy sprzątać miejsca wokół siebie. Konieczne są jednak także praktyczne i skuteczne rozwiązania prawne, jak na przykład wprowadzenie kaucji na plastikowe i szklane butelki i puszki, co uchroni środowisko przed zaśmiecaniem. Gdyby była wysoka kaucja na te opakowania, te śmieci nie wylądowałyby nad Wisłą. W październiku kończymy naszą wiślaną Odyseję. Już teraz zapraszamy 8 października na finałową akcję sprzątania do przepięknego Mikoszewa przy Wisłoujściu.